Muszę się przyznać, że jestem w dobrej sytuacji, ponieważ przeczytałem prawie całą książkę. Zdarza mi się, że prowadzę spotkania, kiedy nie przeczytałem książki. I tak mówisz, że przeczytałeś. Ale mówię, że czytałem. Oczywiście no nie mogę z gościowi zrobić przykrości. Chyba, że dostaję książkę w 15 minut przed spotkaniem, no to wtedy się nie wykąpię. Marcin, ja często zadaję pytanie naszym gościom, którzy przychodzą ze swoją nową książką, bo to nowa książka wyszła chyba 3 albo 4 tygodnie temu. Co spowodowało, że tą książkę napisałeś, ale nie będę się o to pytał, ponieważ mam nadzieję, że większość z Państwa wie, co było takim powodem napisania tej książki. Muszę powiedzieć, że jak ją zacząłem czytać, to się bałem, że zostawię ją gdzieś koło 10 strony, ale polecam Państwu, bo czyta się tą książkę naprawdę świetnie, jest fascynująca od początku do końca. Mimo wielu, dla mnie przynajmniej, obco brzmiących nazw, nazwisk i tak dalej, i tak dalej. Książkę Państwo mogą dostać, znaczy nie, dostać Państwo nie mogą. Mogą Państwo kupić, bo chyba jest po 30 zł. U Sławka, autor, obiecał, że podpisze jakąś książkę po spotkaniu. Marcin, mnie się wydaje, że już się łączą. Mnie się wydaje, już? Mogę? Tak. Muszę wyłączyć, już to zrobię. Tak sobie analizując i czytając tą książkę, przypomniałem sobie czasy, kiedy byłeś działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Już nigdy nie pamiętam, co to jest, ale nieważne. I chciałbym, żebyś na początku powiedział parę słów o sobie, bo nie wszyscy Cię znają, chociaż wielu z Państwa Marcina zna. Chciałbym, żebyś, tak jak powiedziałem, parę słów powiedział o sobie od, no może nie od urodzenia, bo to nie ma sensu, ale właśnie od tego nieszczęsnego NZS-u do dzisiaj. Co robiłeś, czym się zajmowałeś? W tej książce to oczywiście jest. Będą Państwo mogli parę stron przerzucić, kiedy Marcin pisze o sobie troszkę. Leszek chciał powiedzieć teraz Marcinowi, żeby wyłączył mikrofon, żeby go nie było słychać chyba. A jest włączony. Włączony. No. Proszę bardzo. Czyli teraz mogę włączyć. Teraz możesz włączyć i powiedzieć panu. No, nie wiem, co mam powiedzieć. No, myślę, że jesteśmy w takim gronie, że mój życiorys jest pewnie jakiś tam standardowy. No, byłem, myślę, że dobrze wychowany w tym sensie, że byłem wychowany w tradycjach patriotycznych, w związku z czym nie bardzo miałem wyjście i jakby w czasach bardzo głębokiej młodości już gdzieś tam kontestowałem system, w którym przyszło mi dorastać i dojrzewać. No więc oczywiście angażowałem się gdzie tylko mogłem, jak tylko mogłem, we wszelkiego rodzaju działalność, która była działalnością oczywiście przeciwko systemowi, który wówczas funkcjonował. Czyli to była działalność oczywiście antykomunistyczna. Ale powiem Państwu, że to, z czego najbardziej jestem dumny, bo to do dzisiaj funkcjonuje, co ciekawe, to z tego, że kiedyś mi się udało przekonać w klasztorze dominikanów ojców, żeby powstało duszpasterstwo, wówczas szkół średnich, które się nazywa Przystan. A będąc ostatnio na takiej prewencyjnej wizycie w Szczecinie, dowiedziałem się od dominikanów szczecińskich, że Przystan jest takim głównym duszpasterstwem, na którym wzorują się wszystkie duszpasterstwa, czy dominikańskie, czy inne w Polsce. A że dzisiaj, do dzisiaj ono funkcjonuje, że te dziewiętnastki są, że ta młodzież tam przychodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem szczerze tak, z tego jestem najbardziej dumny. Oczywiście w końcu stamtąd musiałem wyjść, bo ja, że byłem trochę starszy, a dwa, że dominikanie chyba nie do końca chcieli, żeby ta formacja stawała się coraz bardziej antykomunistyczna.
W związku z czym później działałem oczywiście we wszelkich możliwych organizacjach, szukałem swojego miejsca, znalazłem go w sumie w Łyku Wolność i Pokój. NZS też był oczywiście tam po drodze. No i tak jakoś doczekałem do Wolnej Polski, którą to Wolną Polskę, jak w jakimś sensie, może nie tyle, że wolną, ale taką, jaką ona się stała, pewnie też kontestowałem. Widzę republikańskiej chociażby, a później zawiesiłem absolutnie swoją działalność polityczną, nie mogąc właściwie się odnaleźć w tym wszystkim. A powiem Państwu, że też z tego powodu, że w tamtym czasie, mając możliwości angażowania się politycznego, ja przyznam się Państwu szczerze, ja nie miałem pieniędzy na bilet, żeby jeździć do Warszawy, a wszystko się tak na dobrą sprawę kręciło tam. W związku z czym jakby poszedłem trochę w innym kierunku, czyli w kierunku dziennikarskim, w sumie telewizyjnym czy filmowym. No i tak już jest jakby do dzisiaj. Właściwie poza krótkim okresem, kiedy Baronek Wittstein był prezesem TVP, właśnie nigdy nie byłem zatrudniony, czyli zawsze jestem tak zwanym freelancerem i działam tak od czasu do czasu, co ma, jak Państwo wiecie doskonale, dużo plusów, ale też wiele minusów. No w końcu oczywiście Adam przesadził, bo nie jestem żadnym pisarzem, napisałem jedną książkę i na pewno nie mam pojęcia, czy napiszę więcej. Póki co jest ona jedna. No i cóż, no i tak moje życie wygląda tak naprawdę, no to co mogę powiedzieć. To jest bardzo skromny, muszę coś dodać. Ale mam interes do Ciebie, bo jak Ty masz takie układy z Dominikanami, to próbuję się dodzwonić dwa dni do Kłaczowskiego i nie mogę, może ty mi jakoś to pomożesz w tej sprawie, ale to tak abstrahując od Dominikanów. Chcę powiedzieć, że Marcin nakręcił trochę filmów do różnych stacji telewizyjnych. My w krakowskim klubie sportowym zresztą kiedyś bardzo dawno, podkreślę to, że już działamy prawie 7 lat, więc to już musiało być bardzo dawno. Marcin jeszcze był młody wtedy. Pokazywaliśmy filmy, które nakręcił w Rosji, o ile się nie mylę. To teraz zadam trudne pytanie. Chodzi po Krakowie, chodzą takie słuchy, że żebyś mógł napisać tą książkę, to cię w wydawnictwie literackim przykuli do biurka i krzesła i powiedzieli, że musisz pisać. Czy to prawda, czy to jest bajka, która krąży wśród przyjaciół, twoich przyjaciół oczywiście krakowskich? Można tak to interpretować, ale tak naprawdę oni, co było fantastycznym doświadczeniem, dali mi po prostu taką dziuplę, tam wiecie, gdzie jest wydawnictwo literackie, pod zegarem, oni mają takie apartamenty. Jeden jest oczywiście dla pisarzy o nazwiskach poważnych. Taki mniejszy dla niepoważnych. Tak, to piękny apartament, no, ale jest jeszcze taka facjata, w której tam się zamknąłem na jakiś czas i tam mogłem sobie dowoli właśnie pisać. Tak. No to było, na pewno mi to pomagało. Tak. Znaczy to jest taka wskazówka dla innych wydawnictw, gdyby chcieli z Marcinem kolaborować, żeby coś napisał, to trzeba mu dać już teraz większy apartament, bo już jest uznanym pisarzem i to po pierwsze, ale go należy zamknąć. No to wracamy w takim razie, znaczy przejdźmy do książki. To jest oczywiście historia opowiadająca o tym, jak się skończył twój ostatni pobyt w Syrii. Skończył się tak, że Marcin ponad pół roku był więziony. Dobrze mówię? 6 tygodni, roku być może bym tutaj był dużo bardziej małomówny niż jest. No widzisz, tego nie przeczytałem. Nie. Przejęzyczyłem się oczywiście. 6 miesięcy, 6 tygodni. Ale ta książka nie jest tak naprawdę o tym, znaczy to jest oczywiście pretekstem, to twoje uwięzienie,
Ale chciałbym, żebyś powiedział, Rokita chyba w takim artykule, zresztą polecam, chyba tydzień temu w numerze w sieci, napisał krótką recenzję o tym i o tej książce i chyba dotknął tam sedna, o czym ta książka jest. Wbrew temu, co Państwo myślą o Syryjczykach, o innych nacjach, z którymi mamy do czynienia, których lubimy, czasem nie. Ta książka jest właśnie chyba o tym, i Rokita tu ma rację, że jest to książka o przyjaźni. No tak, na... No tak, na pewno to jest o przyjaźni. O przyjaźni tak, zdecydowanie. Czasem głębszej, czasem takiej epizodycznej. Ale ja powiem tak, że ja tak na dobrą sprawę głównie robię filmy. Ale mniejsza o to, czy to są filmy, czy to są jakieś teksty. Ja po prostu nie wyobrażam sobie za bardzo, znaczy wyobrażam sobie, bo też miałem takie doświadczenie w tak zwanym dziennikarstwie śledczym, ale tak na dobrą sprawę ja lubię robić, czy chcę robić filmy, czy pisać o ludziach, do których ja jednak czuję jakąś sympatię. No. To znaczy, czy to nie jest tak, że ja zostawiam jakieś pułapki, chcąc się dowiedzieć jakiejś prawdy, o ludziach złych, o ludziach, których trzeba potępić, postawić pod pęgierzem, udowadniać, że się jest lepszym od nich na przykład, prawda? Ja wolę po prostu opisywać świat, który, nie chcę powiedzieć, że lubię, ale przynajmniej ludzi, których postępowanie w jakimś sensie ja rozumiem, albo czasami wręcz nawet akceptuję, a na pewno rozumiem ich motywacje. I lubię, po prostu po ludzku lubię, więc ja jakby, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że ja po prostu za każdym razem jeżdżąc w różne dziwne miejsca, starałem się jakby nie traktować każdego z wyjazdów jako ten jednorazowy strzał w jakimś tam kierunku, w jakieś dziwne miejsce, dziwny świat, z którego ja nagle wychodzę, wracam tutaj już do Polski i o tym zapominam. Innymi słowy, ja z tymi wszystkimi, no nie chcę powiedzieć wszystkimi, ale z wieloma ludźmi jakieś te kontakty utrzymywałem później wiele lat. Oczywiście pochwałem się, że oni żyli, czy do dzisiaj, jeżeli żyją, trzeba pamiętać, że ich, w cudzysłowie, zawód jest taki, że jakby no raczej rzadko dożywają emerytury, właściwie prawie nigdy. Po prostu, no łatwiej jest pisać o czymś, co jest nie tylko ciekawe, ale też w jakimś sensie się podoba, niż o tym, co się nie podoba. Takie jest moje zdanie. No dobrze, ale mówimy, zresztą sam o tym mówisz, że bohaterowie tej książki nie dożywają do emerytury, nawet wcześniejszej. Więc kim oni są tak naprawdę, bohaterowie tej książki? Bo mamy taki problem w Polsce, prawda, dzisiaj, że obawiamy się przyjeżdżających tu z Bliskiego Wschodu, z Dalekiego Wschodu, boimy się w Europie terroryzmu. Oczywiście ślady terroryzmu są w tej książce, ale kim oni naprawdę są? Myślę, że o tym możesz powiedzieć, ponieważ sam mówisz, że w jakimś sensie są ci, może to słowo przyjaciel to za dużo, ale są ci bliscy. To jest tak, że ja uważam, że nie chcę tutaj oczywiście, może Państwu filozofować, ale uważam, że jakby dobro i zło jest doświadczeniem w każdej szerokości czy długości geograficznej i dotyczy wszystkich ludzi. To znaczy wśród każdej grupy społeczności są ludzie, którzy kierują się tym uniwersalnym dobrem, ale też tacy, którzy czynią zło.
I tak jest wśród nas, umówmy się, ale też jest wśród ludzi takich, których ja opisuję, czyli owych tytułowych braci, bo ja ich tak nazywam, zresztą oni się sami tak nazywają, sami tak do siebie mówią, sami tak się nazywają również na zewnątrz. Więc oczywiście są ludzie, z którymi ja się przyjaźniłem, przyjaźnie, są ludzie, którzy mnie zdradzili, też może dlatego zostałem w jakimś sensie porwany, no bo przecież to jakiś powód musiał być. Więc są ludzie, którzy są okrutni, są też ludzie, którzy nie lubią okrucieństwa, ale akceptują okrucieństwo, bo uzasadniają je w jakimś wyższym prawem boskim. Są ludzie, którzy absolutnie nas nienawidzą, ale są też ludzie tacy, którzy może nie tyle akceptują ten nasz świat, ale starają się wyłącznie od tego świata po prostu odseparować, czyli nie żyć wspólnie. Ale generalnie to są ludzie, którzy właściwie mają, podejrzewam, w jakimś sensie podobne doświadczenia do wielu osób, którzy tu są, do twojego, a do mojego. No, widzę tu parę osób, które znam od lat, więc dlatego o tym mówię. Czyli to są ludzie, którzy w pewnym momencie się zdecydowali na pewnego rodzaju walkę o takie podstawowe prawa. Prawa człowieka, prawo do wolności też wypowiedzi, do wyznawania, do wolności wyznawania wiary nieskrępowanej. Ale ponieważ jakby te dyktatury, czy sytuacje, w których dochodzi do pewnej okupacji jakiegoś terenu, są na tyle, przecież my też mamy takie doświadczenia, prawda? Jednak są na tyle okrutne i na tyle jest tam tak dużo przemocy, że jak Państwo doskonale wiecie, przemoc rodzi przemoc. I przemoc, którą doświadczyli, rodzi przede wszystkim zemstę. I dlatego u źródła biografii tych wszystkich ludzi była z jednej strony taka, być może też młodzieńcza, bo oni na ogół zaczynali będąc bardzo młodymi ludźmi, młodzieńcza chęć życia w świecie wolnym, w świecie normalnym dla nich, ale była też zemsta, ponieważ nie sposób porównywać nawet czasów komunizmu u nas z tym, co się i dzisiaj dzieje, czy w Afganistanie, czy w Strefie Gazy, czy na Kaukazie. To są nieporównywalne rzeczywistości. I to był ten jakby początek, to źródło. No ale żeby walczyć, trzeba walczyć, umówmy się proszę Państwa, walczyć w takiej sytuacji trochę beznadziejnej, czyli z przemocą, która jest, z którą się nie da właściwie wygrać. No więc jedyne, co może ktoś, kto może pomóc w ich walce, to jest Pan Bóg. Bo to jest siła najwyższa i od niego wszystko jakby zależy, a zwłaszcza w islamie. Islam jest taką religią, w której właściwie wszystko zależy od Pana Boga, wprost. I w związku z czym oni się zwrócili w stronę wiary, w stronę Pana Boga, mieszkali w świecie islamskim, więc był to islam, był to Arab. I to był następny etap, czyli to był etap, który spowodował, że oni poszli na tak zwaną ścieżkę dżihadu. I to też było tak, że oni właściwie ze swoich krajów, oni nie mogli walczyć tylko w swoich krajach, bo z tych ich krajów zostali w jakimś sensie przez tą dyktaturę reżimu wypychani, więc oni poszli dalej w świat. I kiedy poszli w świat, zaczęli już walczyć w wielu miejscach, w Afganistanie, w Pakistanie, dzisiaj na Bliskim Wschodzie, jeszcze w Somalii, tych krajów można by jeszcze przez moment wymieniać. I wtedy się narodziła ta więź braci, czyli ludzi, którzy sobie po prostu pomagają, wspierają się. No i jest jeszcze jedna ważna jakby taka cezura, powiedzmy, w sensie, powiedzmy, kalendarza, czy w sensie historycznym. Otóż no to jest 11 września 2001 roku, czyli moment, w którym i tych wszystkich, powiedzmy, późniejszych braci wrzucono do jednego worka pod hasłem terroryzm i wojna z terroryzmem.
I oni się stali terrorystami. A kiedy się stali terrorystami, to państwo sobie zdajecie sprawę, zostali absolutnie wyjęci spod prawa. A kiedy zostali wyjęci spod prawa, no to właściwie ich życie, przyszłość jest już bardzo ściśle określona, czyli to jest wojna. I to jest wojna z tymi, którzy wyjęli ich spod prawa. Czyli z nami. I to jest ten etap, na który chcę zwrócić uwagę. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której ja również jakby w tej książce piszę i nie ukrywam tego. Otóż wojna, proszę Państwa, jak wszyscy sobie z tego zdajecie sprawę, wojna degeneruje, wojna niszczy dobro. Wojna jest złem. I to takim złem, no, nie chcę powiedzieć absolutnym, ale złem takim, który dotyczy wszystkich. I w sytuacji, w której człowiek walczy, człowiek zabija, człowiek ma krew na rękach. To ma swój wpływ na psychikę, na to, jak się odbiera cały świat, jak się odbiera tych, którzy są po przeciwnej stronie. I tych hamulców jest coraz jakby mniej. Z czasem, ponieważ wojna też, ja to obserwowałem, proszę Państwa, to obserwowałem właśnie tą całą wojnę na przykład na Kaukazie i w Czeczeniu, prawda? Jak się to wszystko zmieniało. I to, co mnie na przykład na początku najbardziej fascynowało w Czeczeniu, to był pewien kod kulturowy, który Czeczeni mają, a może powinien powiedzieć już, może nie mieli, ale w każdym razie mają jego resztki. Pewne prawo obyczajowe, oni na to mówią adat, czyli coś, co jakby powodowało, że oni funkcjonowali w jakiejś tam zamkniętej społeczności, rodzinno-klanowo, ale w takiej, gdzie każde zachowanie od wejścia, nie wiem, do tego lokalu poprzez traktowanie ludzi starszych, dzieci, no, jakichś tam fundamentalnych wydarzeń w życiu człowieka, wszystko jest jakby skodyfikowane. Każde to zachowanie ma jakiś sens i on był obowiązki, jakby ten kodeks, ten zachowań był zawsze obowiązujący. No i co się dzieje, kiedy trwa wojna? No wojna to wszystko niszczy w sposób potworny. I dzisiaj, to oczywiście trzeba by jeszcze tutaj akurat w tej mierze opowiedzieć o tym, co się działo w samej Czeczeniu, to Państwu teraz nie będę opowiadał, ale w każdym razie pewne wartości, które są piękne, które ja podziwiałem, one po prostu giną. Giną na wojnie. I giną nie tylko w Czeczeniu, giną też w innych krajach. Efektem tego wszystkiego jest bandytyzm. Jest już takie zło, takie, które na przykład nazywa się kidnapping, którego też również doświadczyłem. Czyli oczywiście walczymy, ale jakby uważamy, że pewne zło, którego się dopuszczamy, jak na przykład kidnapping, ma jakiś sens, czemuś służy wyższemu celowi. Bo to są takie standardy w literaturze opisane w wielkiej literaturze. Więc taka jest jakby historia braci. Oczywiście nie wszyscy stają się bandytami, tak jak nie wszyscy stają się dżihadystami, ale co ciekawe, ci wszyscy, i jeżeli to będą dżihadyści, czy kidnaperzy, czy wreszcie bojownicy, powstańcy, jakbyśmy powiedzieli, nazwali ich, mimo tego, że mają różne cele, mają różne drogi życiowe, oni jednak wszyscy są braćmi i sobie pomagają. Mimo tego, że czasami ich walka może być kompletnie, znaczy walka jednych może być wręcz niezgodna z walką innych. Niezgodna w sensie, że są absolutnie inne cele. I to są właśnie bracia. Wiesz co, wspomniałeś o Czeczeniu, a myślę, że dobrze by było, żebyś parę słów powiedział w ogóle. Znowu mu się udało. 1-1. Powiedziałeś o Czeczeniu. W Polsce żyje przecież trochę Czeczenów po wojnie rosyjsko-czeczeńskiej. Czy mógłbyś parę słów powiedzieć, jak dzisiaj w ogóle wygląda Czeczenia? I czy jeszcze jest szansa w ogóle według Ciebie na to, żeby kiedyś Czeczenia była wolnym krajem? Mówię o tym dlatego, że pewnie Państwo pamiętają, że w Polsce przez wiele miesięcy trwała akcja i pomocy Czeczenom, nawet takim nie tylko werbalna, ale dużo się o Czeczeniu mówiło.
pewnie ze względu na to, że kochamy Rosję, ale po Czeczeniu nie znamy w gruncie rzeczy, więc jakbyś parę słów powiedział o Czeczeniu, bo nawet ze względu na to, że tu w Polsce jest chyba, nie wiem, mówi się o 200 tysiącach, to chyba niemożliwe. Idąc od końca, jeśli chodzi o liczby, to, bo to Państwo coś powinno powiedzieć. No mieszkamy w mieście, które ma, powiedzmy, z przyległościami już milion chyba ma, tak? No więc w Krakowie żyje, proszę Państwa, chyba 6 Czeczenów. Nie licząc dzieci, które mają. No liczmy 10. To jest ta skala, żeby Państwo mieli to na uwadze. Przez Polskę mówi się, że przejechało niecałe 100 tysięcy Czeczenów. I to licząc od tam 90 lat, no oprócz tam połowy lat 90. Z czego 87% stąd wyjechało, to znaczy przejechało. Najwięcej żyli chyba we Francji, Niemcy, Belgia, Norwegia, trochę Danii. No bardzo dużo oczywiście w Turcji jest, bardzo dużo. A generalnie powiem Państwu, że ja właściwie Czeczenów spotykałem wszędzie. No, mogę Państwu powiedzieć jako przykład, że na przykład znam Czeczenów, którzy funkcjonują, żyją w Kongo. Więc jakby to jest taka nacja już, tak jak my kiedyś, kompletnie takich tułaczy, czy takich ludzi, którzy są prawie rzucani po całym świecie, mimo tego oczywiście, że ich jest bardzo mało, bo to jest około miliona, no może trochę więcej dzisiaj niż milion osób. I to jest pierwsza uwaga. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda dzisiaj Czeczenia, to ja nie jestem najlepszym jakby osobą, żeby to powiedzieć, bo ja ostatnio raz tam byłem w 2005 roku, czyli to już było ho, ho, ho. Później dostałem zakaz wjazdu do Rosji i cóż, no i po prostu już tam nie byłem w samej Czeczeniu. Natomiast z opowieści wynika, że jest to kraj po prostu totalny, spacyfikowany kraj, w którym rządzi namiestnik rosyjski, który się nazywa Kadyrow. Człowiek pozbawiony jakichkolwiek skrupułów i moralności, na który ciążą zarzuty morderstw, człowiek, który w własnym domu ma prywatne więzienie. No człowiek, który nie lubi żadnych, znaczy jakby no, zwalcza swoich wszelkich przeciwników, mordując ich, i to nie tylko u siebie w kraju, ale także w różnych innych krajach. Bo takich rzeczy nie dochodziło w Austrii, i w Polsce, i w Dubaju, i w Niemczech. No tak, tych przypadków, że tak powiem, mordowania oponentów taborowa ja znam dość wiele. Mało tego, no, wciąż jednak w Czeczeniu administracja stosuje tak zwaną odpowiedzialność zbiorową, czyli jeżeli ktokolwiek, jakiś młody człowiek pójdzie do lasu, jak oni to nazywają, będzie walczył, to za niego odpowiada cała rodzina. Czy ta rodzina może się spodziewać fatalnych konsekwencji. Fatalnych. Dzisiaj trzeba opisywać Czeczeniu, to trzeba opisywać coś, co ja zresztą o tym tam gdzieś piszę w tej książce, czyli struktury siłowe, czyli tam policja, tam oddziały specjalne, które walczą z terrorystami, które nawet w sytuacji, kiedy nie dochodzi do żadnych działań zbrojnych, bo one w zasadzie już są w zaniku, ich jest bardzo mało, one po prostu prowokują pewne działania, porywają ludzi, torturują, wysadzają w powietrze czasem jakiś, nie wiem, podłożą jakąś minę gdzieś na drodze itd. No tylko po to, żeby mieć tak zwany rezultat, czyli żeby znaleźć tych przestępców, wsadzić ich do więzienia i udowodnić, że Czeczenia jest wciąż jakimś zagrożeniem dla Rosji. A po co? No chociażby po to, żeby Kadyrow mógł dostawać cały czas innego rodzaju środki finansowe dla siebie, czyli środki większe, dlatego że wciąż jednak toczy się tam jakaś gdzieś, czy tli się wojna. Mało tego, jest jeszcze jedna kwestia w tym wszystkim istotna. Otóż, proszę Państwa, Kadyrow dał się do różnego rodzaju awantury, no wojny, które prowadzi Rosja, Putin dokładnie. I to są wojny, czy to będzie Donbas, czy to będzie wreszcie Syria, i mnóstwo młodych Czeczenów jest wcielanych do armii i wysyłanych do takich miejsc.
Więc jakby mówiąc wprost, jakby nie opowiadając Państwu jakby za dużo tak na ekranie, powiem tak, że w Czeczeniu oczywiście trwa wciąż opór. Dzisiaj to są już tylko młodzi ludzie, którzy trafiają do nas, czasem zaatakują. Co jakiś czas Państwo znajdziecie takie informacje, że gdzieś tam kogoś zabito, w sensie rosyjskich żołnierzy, czy tych prorosyjskich Czeczenów. Takie rzeczy się zdarzają wciąż. Niestety, dzisiaj właściwie ci, którzy walczą, to jednak walczą, jeśli już, to pod szyldem państwa islamskiego, również na Kaukazie i również w Czeczenii. To się też, proszę Państwa, wiąże z tym, że ta religia, którą Czeczeni, ten suficki prąd, te sufickie szkoły, które w Czeczenii zostały zaimplementowane mniej więcej w XIX wieku, i to one jakby były takim ten sufizm, pamiętacie Państwo, to są ich tańce, pewne rytuały, one jakby były taką narodową cechą Czeczenów, zwłaszcza tych walczących w tej pierwszej szczególnie wojnie czeczeńskiej. Dzisiaj to jest religia państwowa. Naprzeciwko tej państwowa, którą Kadyrow wspiera, a po przeciwnej stronie są salafici, czyli ludzie, którzy odrzucają właśnie te wszystkie tradycje, odrzucają te wszystkie piękne rytuały, uważają je wręcz za satanistyczne. I przyjmują ten czysty islam, akceptują ten czysty islam, Koran, hadisy, czyli tradycja proroka. Koniec. Nie ma nic więcej. To jest tak, co mówiłem Państwu wcześniej, że to też tradycje, prawo obyczajowe właśnie giną. Też giną właśnie z tego powodu. No i oczywiście efektem tego wszystkiego jest to, że dzisiaj już od paru lat Państwo słyszycie o tym, że Czeczeni walczą na Bliskim Wschodzie, walczą w Syrii, w Iraku, walczą w różnych oddziałach, czyli tak zwanych dżamalatach, jak oni to nazywają, ale no i walczą oczywiście też pod szyldem Państwa Islamskiego, również na Bliskim Wschodzie, także oni już są dzisiaj wszędzie. A sama Czeczenia została w jakimś sensie odbudowana, no bo to już ta wojna jednak taka w tej takiej pełnej skali się już wiele lat temu skończyła i Kadyrow, dostając pieniądze z Moskwy, odbudował Grozny. To miasto wygląda, ale jest na niej tylko ze zdjęć, więc trudno mi też tak opisać, przynajmniej atmosferę tam panującą, ale to jest takie miasto takie dziwne, takie jakby wybudowane na nowo, bez jakiejś właśnie, trudno nazwać to jakimś miastem, trochę to przypomina Dubaj. Nie wiem, jak to nazwać. To wszystko tak jakby przerysowane. Takie, że Państwo, widząc te budynki, te ulice, te jakieś pomniki, fontanny, czujecie, że jakieś to jest coś dziwnego, że taki jakiś pomysł jakiegoś wariata. I to tak mniej więcej wygląda. A prawda jest taka, że Czeczenią wciąż rządzi strach przed tym jednym człowiekiem, który de facto rządzi Czeczenią, czyli Kadyrowem. No, ale nim rządzi Putin, rozumiem. Nie tylko, że rządzi Putin, ale wręcz Kadyrow, czy Putin, no już nie chcę powiedzieć, czy Putin, ale Kadyrow się uważa za takiego najbliższego przyjaciela, w sensie wręcz takiego wiernego psa Putina. I on to podkreśla, czyli oczywiście nie powie, czy on jest do siebie, że jest osobą, że jest psem, ale to podkreśla ten szczególny związek, tą szczególną relację, którą ma z Putinem. Jest wierny. I dlatego z tej wierności on na przykład wysyła swoich ludzi na Ukrainę, na wschodnią Ukrainę czy do Syrii. Czy wcześniej jeszcze do Gruzji, przecież jeszcze była wojna w Gruzji, pamiętajmy, tam też walczył oddział czeczeński. Powiedziałeś przed tym wątkiem czeczeńskim o tym, że ludzie, których spotkałeś, bojownicy, dżihadziści, walczą z nami, no, z naszą cywilizacją. No i ideowo są zdecydowanie, z tego co mówisz, mocni, prawda? Wierzą w Boga, bo który jest najwyższą wartością. Czy wydaje ci się, że po to... Przepraszam bardzo. Nie walczą przecież tylko z Rosją, walczą także z Ameryką. Walczą z Europą. Czy ta wojna dla naszej cywilizacji może się skończyć porażką, bo mówi się w Europie o tym, że czym więcej uchodźców, w cudzysłowie,
to tym więcej terrorystów, bojowników, którzy będą w Europie z nami walczyć. Czy wydaje ci się to w ogóle realne, czy my nie przeceniamy tej sytuacji? To jest tak, że najpierw trzeba by było sobie powiedzieć, czym jest ta Europa, czym jest ten nasz świat, w którym my żyjemy, z którym oni walczą. Inaczej, w jaki sposób oni go widzą, jak go definiują. Największym zaskoczeniem, proszę Państwa, jest to, że oni nazywają, mówią, że jesteśmy chrześcijanami, prawda? Nazywają ten nasz świat chrześcijański, ale jednocześnie kiedy z nimi rozmawiam, żeby pytam, to ale dobrze, jak ty, ale co? Co się okazuje? Okazuje się, że świat chrześcijański dla nich to jest świat taki, który, proszę Państwa, nie wiem, no, najłatwiej zauważyć na przykład, nie wiem, w Amsterdamie, prawda? W dzielnicy Czerwonych Latarni. Albo no właśnie, no, w takich miejscach, znaczy miejscach, tych miejsc jest coraz więcej. Czyli tam, gdzie, czyli ten świat chrześcijański dla nich to jest świat, gdzie zniknęły wartości rodzinne, gdzie nie ma Pana Boga. No to jest paradoks, no bo chrześcijański, ale gdzie nie ma Pana Boga. Tam, gdzie jest homoseksualizm, tam, gdzie dopuszczalne są wszelkie z ich, w ich mniemaniu, dewiacje, które powinny zostać potępione. Że to jest wreszcie ten świat tej komercji, ten świat tych zakupów, tego braku takich wartości wyższych. I to jest dla nich świat, z którym oni walczą, tak na dobrą sprawę. Nazywają go chrześcijaństwem, no bo jak go mają nazywać? I to jest coś, na co przede wszystkim bym chciał zwrócić uwagę, że oni tak naprawdę walczą z tym, co myśmy zgubili, albo my, w sensie zakładając, że się, a musimy się jakoś utożsamiać z tą cywilizacją zachodnią czy łacińską. I tak naprawdę największym zagrożeniem dla nas jest właśnie zagubienie tych wszystkich wartości, bo jak Państwo dobrze wiecie, świat nie lubi próżni i jeżeli, nie wiem, w jakimś sensie zanika wiara w Boga, czy jakaś religia, czy jakaś, no wręcz cywilizacja, przecież obserwowaliśmy to w historii wielokrotnie, no to w jego miejsce wkracza inna. To jest jakby naturalne. I to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że jakby my dzisiaj mówimy wiele o tym, że ten świat nam zagraża i on wchodzi wprost, to widać, prawda, emigracja, fale emigracji olbrzymiej, które jakby do Europy teraz docierają. Tylko my zapominamy o tym, że tak na dobrą sprawę dotąd jest tak, że to nasza cywilizacja prowadzi ekspansję w tamtym rejonie świata i to od wielu, wielu lat, a przynajmniej przez całe moje życie, które ja obserwuję, to też zawodowe. Przecież kto kolonizuje Kaukaz? No Rosja. A pamiętajmy, że ci wszyscy muzułmanie, dżihadyści Rosję też wrzucają do worka zachodniego świata, czy chrześcijańskiego świata, żeby było jasne. Oni tam tylko nie różnicują, że tam Rosja, Stany, coś tam. Nie ma następnego. No więc Czeczenia to jest Rosja. Somalia to są Stany Zjednoczone i Etiopia chrześcijańska. Afganistan, no to przecież była Rosja. Później były Stany Zjednoczone i cały, że tak powiem, świat zachodni, w sensie tej koalicji natowskiej. I tak dalej, i tak dalej. Można by było pokazać, jak przecież to samo. W związku z czym pamiętamy o tym. I oni przede wszystkim, oni tak na dobrą sprawę czują się, że są w defensywie, a nie w ofensywie. Zarówno zamachy terrorystyczne, które dokonują, ich nie tłumaczę, ja tylko mówię, staram się Państwu przekazać, jakie oni mają myślenie. Dla nich zamachy terrorystyczne też są jakimś tam sposobem dywersji czy defensywy. I to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że na przykładzie kalifatu, czyli państwa islamskiego, no tak naprawdę to też nie jest prawdą, że państwo islamskie chce topić cały świat. Państwo islamskie, w sensie oczywiście rozmawiamy w tej chwili o teorii czystej, bo cele i jakby priorytety tam są zupełnie inne. Ale powiedzmy w sensie teorii, no to państwo islamskie to jest ten kawałek świata, w którym islam, do którego islam dotarł, w sensie podbił. Mówiąc prosto, to znaczy, że właściwie my się nie mamy czego obawiać. No, gdybyśmy może mieli granicę, Hiszpanie już zdecydowanie mają się czego obawiać.
I to jest kolejna uwaga. I trzecia uwaga, może trochę nie na temat, ale jakoś na temat. Bo ja ostatnio, bo tu podejmujemy tą sprawę uchodźców, podejmujemy sprawy tej fali imigracji, która jest dla nas jakby istotna i jej się boimy. To takim przykładem jest to, co się dzieje dzisiaj na granicy polskiej. Bo mówmy o tym, już nie mówmy o tym, co się dzieje we Włoszech, czy powiedzmy tam, nie wiem, na Węgrzech, w Grecji i tak dalej. Otóż od pewnego czasu, co prawda ciężko jest o tym się powiedzieć, bo media rządowe, tak muszę powiedzieć, o tym nie informują, ale jest dzisiaj już tylko kilkuset, ale tak naprawdę było około 1000, mówiono, że 1500 Czeczenów, którzy dokładnie w Brześciu usiłują od wielu miesięcy, a dokładnie w czasie zimowym przejść tą granicę do Polski i są odsyłani za każdym razem z powrotem. I teraz, proszę Państwa, co chciałem powiedzieć? Otóż moglibyśmy założyć, że rząd polski broni się przed zalewem, abstrahując od tych liczb, przed zalewem, nie od tego, że oni chcą tylko wjechać i uciec z Polski, bo mają inne rodziny i są w zupełnie innych miejscach. Ale można by powiedzieć, że rząd polski broni Polski przed inwazją tych imigrantów, prawda, islamską. To akurat mówimy głównie o Czeczenach, ale też z Azji Centralnej, też jest trochę Tadżyków. Ale tak naprawdę jest inna. Ja to, proszę Państwa, sprawdziłem i to zresztą i tego nie ukrywam. Otóż prawda jest taka, że minister spraw wewnętrznych, czyli minister Błaszczak, był na rozmowach w Berlinie ze swoim odpowiednikiem i dostał wyraźne, nie chcę powiedzieć polecenie, żeby to źle nie zabrzmiało, ale polecenie, żeby Czeczenów nie wpuszczać. Czyli spróbujcie sobie Państwo teraz wyobrazić taką sytuację. To nie jest tak, że polski rząd broni we własnym interesie. Polski rząd realizuje politykę Berlina, czyli politykę dzisiaj, czyli politykę tak naprawdę Unii Europejskiej. Ale znowu, no, jest pewne zdziwienie, no to dlaczego w takim razie tam wpuszczają, a tu nie chcą? Można by tu podawać kilka hipotez, a przynajmniej dwie. Pierwsza jest taka, że Niemcy to oficjalnie przyznają, że nie chcą, oficjalnie przyznają, że nie chcą, aby do Niemiec wjeżdżali Czeczeni, ponieważ oni nie mają nad nim żadnej kontroli. Oni po prostu do Polski wjeżdżają i gdzieś znikają. Mówią, że wśród nich mogą być rosyjskie służby specjalne, ci właśnie kadrowcy, czy ludzie od Kadyrowa, o których wspomniałem wcześniej. To jest możliwe i tak na pewno jest. I to jest pierwsza uwaga. A druga uwaga jest taka, że Niemcy, jak Państwo dobrze wiecie, mają doskonałe stosunki wciąż z Moskwą i być może jest to układ pomiędzy tymi dwoma krajami. Kiedy Moskwa nie chce, żeby oni tu wjeżdżali z jakichś powodów, bądź chce, żeby wjeżdżali tylko ci, których ona wskaże, że oni mogą wyjechać. Prawda? I to jest druga rzecz. Ale co się z tym wiąże? Otóż wiąże się, proszę Państwa, to z tym, że Polska podpisała konwencję genewską i wiele innych konwencji. I tak naprawdę każdy człowiek, który przyjeżdża do Polski, która podpisała te wszystkie konwencje, powinien powiedzieć, chcę być, ja się nazywam tak i tak, czy mam paszport, czy nie ma żadnego znaczenia, powiedzieć, ja chcę zostać uchodźcą. I wtedy wedle prawa, które dzisiaj w Polsce funkcjonuje, jeszcze, bo zaraz to się ma zmienić, powinien pojechać sobie do Warszawy, bądź zostać tam odtransportowany, zarejestrować się już na granicy, a później jeszcze raz w tych ośrodkach, powiedzmy, dla uchodźców i czekać, kiedy odpowiednie urzędy stwierdzą, czy on ma rację, że chce tutaj w Polsce dostać ochronę, czy też nie ma, i wtedy dać mu negatyw i powiedzieć do widzenia. A tak się nie dzieje. Co to oznacza? Że Polska ma prawo. I co oznacza to dalej? Dalej to oznacza, że za chwilę, i to ja mam wątpliwości, Państwo będziecie to obserwować, w Strasburgu będzie mnóstwo skarg na Polskę za łamanie prawa. Między innymi właśnie tego związanego z uchodźcami. I na czym polega paradoks? No paradoks polega na tym, że Polska realizuje politykę Berlina, politykę Unii Europejskiej, a za chwilę ta sama Unia będzie Polskę karać. Czyli będzie karać tak naprawdę nas wszystkich, no bo skądś te pieniądze później trzeba będzie zapłacić. Bo to, że w Strasburgu te sprawy zostaną przewiane, to ja nie mam żadnej wątpliwości. A na koniec moja osobista refleksja, ale strasznie boleję nad tym, że udało się rosyjskiej propagandzie, bo wydaje mi się, że to jest rosyjska działalność, przekonać nas również, Polaków, do tego, że
ludzie, którzy tak naprawdę z Rosją walczą od tyluset lat, że my się ich zaczynamy bać, że my ich zaczynamy nie lubić, właściwie już ich nie lubimy, że traktujemy ich w sposób bardzo niedobry. No wiecie Państwo, możecie nie wierzyć, ja tych czeczeńskich sprawach siedzę od dawna. Rozmawiam z nimi. Ci ludzie są zdumieni po prostu. Dlaczego ten rząd od Lecha Kaczyńskiego, który pochodzący jakby od niego, tak? Bo oni tak to rozumieją. Od człowieka, którego zabili Rosjanie, bo oni nie mają żadnych wątpliwości, że tak się stało. Że dzisiaj ten rząd po prostu nie tak traktuje. Oni po prostu są zdumieni, nie wiedzą co, nie wiedzą jak mają reagować. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że człowiek, brat, przecież Lecha, się na to zgadza. Jak to jest możliwe, że Mariusz Kamiński, którego przecież ja bardzo szanuję i lubię, człowiek, który jeździł do Groznego, Czeczenom pomagał, ostatnio przecież jak był Zakajew, nie wiem czy pamiętacie z Londynu, czy jak szanowa aresztować, to przecież Mariusz bardzo pomagał, żeby nic się nie stało. Jak to jest możliwe, że się to wszystko aż tak zmieniło? I ja nie wiem, co mam im mówić, bo ja przecież ten rząd popieram. Ale tutaj po prostu nie wiem, co podaję. Oddam Państwu głos, to oczywiście muszę zadać pytanie o koniec tej książki. Co się stało, że się wybrałeś do Syrii i parę słów, gdybyś mu powiedział, jak to się stało, że zostałeś uwięziony. Wielu szczegółów Twojego uwolnienia pewnie nie poznamy. Zresztą wiele faktów Państwo przeczytają w książce, jeżeli będą Państwo chcieli przeczytać. Proszę. No właśnie, na początku chciałbym wszystkiego zdradzać. Ja powiem Państwu tak, możecie o tej książce mówić różne rzeczy, ale na pewno ja mogę Państwu powiedzieć, że ona jest szczera. I jeśli chodzi o nawet o to porywanie, ja mówię szczerze i otwarcie, no oczywiście prawie wszystko się nie da powiedzieć, o tym jak było naprawdę. Oczywiście ja nie mogę mówić o tym, co wiem, w jakim sensie muszę wiedzieć, a to jest związane z działalnością polskich służb. Nie wypadam po prostu. Po prostu mi nie wypadam. Uważam, że akurat oni starali się bardzo, żebym ja mógł z Państwem dzisiaj rozmawiać, w związku z czym nie chcę ujawniać rzeczy, których oni po prostu nie chcą, żeby ujawnić. I to jest ta uwaga. Natomiast powiem Państwu tak, no, sytuacja jest... Ja tak mówię, że czasami, no ja się pajam filmem, Państwo wiecie, więc, ale robię dokumenty, ale cała ta moja historia z tym porywaniem to jest taka trochę, że gdybyśmy chcieli z tej historii zrobić film fabularny, to byłaby to porażka, ponieważ w filmie fabularnym należy przedstawiać takie wydarzenia i taki splot wydarzeń, ciąg wydarzeń, który wszyscy uwierzymy w to, że to jest możliwe. Tam kobiet nie ma. Właśnie, dlaczego tam kobiet nie ma? Skąd ty wiesz? Przeczytałem książkę. No, nie ma kobiet, jest to świat bez kobiet, zdecydowanie. Ale to też dlatego, że ja jestem mężczyzną, więc ja trafiam na mężczyzn. No, myślę, że jakby tutaj panie, które obecne tam pojechały, to na pewno trafiałyby głównie na kobiety z kolei. I tak jak mówię, no, te wszystkie wydarzenia są na tyle trudne do uwierzenia, że można je tylko opisać w dokumencie, bądź w takiej, powiedzmy, jak to się nazywa, literaturze faktu, którą starają się jakoś tam się z nią zmierzyć. Bo ja, proszę Państwa, pojechałem tam właściwie z dwóch powodów. Tak naprawdę pojechałem tam dlatego, żeby ja o tym piszę, tam Państwo znajdziecie, zmienicie tego. Pojechałem tam po prostu, żeby odnaleźć taką dziennikarkę, z której ja pracowałem miesiąc wcześniej i ona została porwana trochę na własne życzenie, no bo tam oczywiście nie posłuchała tam. To jest ciekawe, no wynajmniał mnie ktoś, żeby jako tak zwanego, powiedzmy, eksperta, który ma tam pomóc w różnych rzeczach, coś organizuje, a po czym ta osoba kompletnie mnie nie słucha, na własną rękę przechodzi granicę i no oczywiście zostaje porwana. I ja ją po prostu pojechałem szukać. Znaczy, to też trochę dziwne, bo to nie jest osoba, którą lubię, od razu mówię, a wręcz jej nie lubię, ale stwierdziłem, że ją pojadę szukać. Tym bardziej, że ona tam pojechała, co Państwo też czytacie w książce, w siódmym miesiącu ciąży. No i wyobraźcie sobie Państwo, że kobieta w siódmym miesiącu ciąży jedzie na najbardziej niebezpieczne miejsce na świecie. A to też wiele o nim mówi. I no to był pierwszy powód. A drugi powód był tak, ale to jest powód, zwłaszcza ktoś, kto się wyszpaja filmem czy takimi rzeczami, to zrozumie. No, ale nie wystarczy chcieć kogoś, komuś pomóc, no jeszcze trzeba mieć na to pieniądze.
no bo przecież za coś trzeba tam dojechać, w razie czego, no wiadomo. No więc ja sobie załatwiłem taką, nie powiem Państwu, jaka była kwota, bo byście się Państwo śmiali, ale powiedzmy, ja jakąś tam kwotę sobie załatwiłem i to była taka umowa na zrealizowanie z bardzo bliska, w punkcie pierwszym umowy to było napisane, że z bardzo bliska ataku rebeliantów tam kaukaskich, czeczyńskich i innych na rosyjską bazę gdzieś tam w Syrii. I na tej podstawie ja dostałem jakąś kwotę i przez to ja mogłem po prostu pojechać szukać tej dziewczyny. A co to jest bardzo blisko? No to znaczy, że z bliska. To znaczy, że z bliska, no to znaczy, że powiedzmy nie dalej niż od... I tak to się odbywa, taki był powód, prawda? No jak już, ale okazało się, że to jest właśnie to też to pełna abstrakcja, że ja jadę szukać osoby porwanej, po czym sam zostaję porwany. Natychmiast właściwie po przekroczeniu granicy. No i tak to się trochę było. Czy takie były powody? Ale ja nie chcę Państwu zdradzać wszystkiego. Ja powiem Państwu tak. Porwanie opisuje w miarę z jakimiś szczegółami, uwolnienie też. Nie opisuję tego, co się działo tutaj w moim domu, co się działo w głowie, nie tylko w głowie mojej żony i ludzi, którzy w to wszystko byli zaangażowani, przyjaciół, którzy mnie tu nie wyciągali stamtąd. Natomiast opisuję jakby to samo podczas poszukiwań tejże dziewczyny Niemki. Ona ma Janina na imię, polskie imię. To jest bardzo ciekawe. To już dowiecie się Państwo dlaczego, bo to też jest mistyczny niemalże. I tam jest właśnie opisane, w jaki sposób jej przyjaciele, znajomi, inni ludzie, służby, niesłużby próbowali ją wyciągnąć. I to jest jakby próba, i to jest ostatni rozdział, to jest jakby próba zaspokojenia jakiejś ciekawości, powiedzmy, jak widzę już właśnie czytelnika, jak to się może odbywać. Czy to rzeczywiście w moim przypadku odbywało się to zupełnie inaczej. Zapraszam Państwa do dyskusji. Ja się chciałam zapytać o Francję. Czy sądzi Pan, że gdyby wygrała Pani Marie Le Pen, to można jeszcze jakoś wektory, można powiedzieć, cywilizacyjne odwrócić w Europie? Czy zwycięstwo tej frakcji, którą Pani reprezentuje, jest korzystniejsze ogólnie dla sytuacji, jaką mamy w Europie? Znaczy, proszę Państwa, ja generalnie nie potrafię na Pani odpowiedzieć, bo ja się trochę na tym nie znam, ale ja generalnie mam takie podejście do tych wszystkich spraw, o których rozmawiamy. I o co Pani pyta? Bardzo spokojnie. Znaczy ja po prostu wierzę w Pana Boga. Ja po prostu nie widzę powodu, żebym ja miał się bać tego typu sytuacji. Ja po prostu tego nie boję. Być może to dlatego, że znam trochę też ten świat i jakby przez to nie mam strachu. Ale ja wierzę w opatrzność. A szczególnie potem, kiedy udało mi się wydostać z tej Syrii. Więc ja bym się nie bał. Nie bałbym się tych uchodźców. Nawet spędziłbym te liczby, nawet ocenia się, że tam powiedzmy, no proszę Państwa, no umówmy się co do jednej rzeczy, to można obliczyć. I obliczono, że tam, już nie pamiętam, czy za 20, czy za 30, czy za ileś tam lat, prawda, do przodu, przy tej skali tych napływów tych uchodźców, no to istnieje szansa, że powiedzmy tych imigrantów w Europie będzie 10%. No to ja nie wiem, czy to jest jakiś problem. No. A na pewno dla Polski, no, ale generalnie to nie wydaje mi się jakiś wielki problem, mówiąc szczerze. Szanowny Panie, ja bardzo mi przykro, ja muszę na początku się z Panem zasadniczo nie zgodzić, tytułem sprostowania. Absolutnie nie zgadzam się z tym, co Pan powiedział o wyrokach Trybunału Strasburgu, ponieważ abstrahując od tego, czy te definicje prawne są sprawiedliwe, to trzymając się czystych definicji prawnych, status uchodźcy nie przysługuje komuś, kogo prawo międzynarodowe uznaje, że przyjeżdża z kraju bezpiecznego, czyli takiego, gdzie może ubiegać się o status uchodźcy. Ja nie twierdzę, że
Białoruś jest naprawdę krajem bezpiecznym, czy że Ukraina jest, to jest kraj bezpieczny, ale czysto trzymając się legalistycznego podejścia, są to kraje, w których mogą ubiegać się o status uchodźcy. W związku z tym przybywają z kraju trzeciego, nie przybywają bezpośrednio do nas, nie przybywają z kraju ogarniętego wojną w rozumieniu naszego prawa. Po drugie, ja rozumiem pewną sympatię do ofiar, które się później stają w wyniku wojen katami, ponieważ w wojnie tak to działa, że ofiary stają się katami. I uważam, że jest miejsce i o tej sympatii, o tym zrozumieniu trzeba mówić. Natomiast mam pewną obawę, że pan trochę występuje w roli, pan trochę ulega swego rodzaju syndromowi sztokholmskiemu. Pan występuje w roli adwokata mówiącego, że tak ci ludzie byli nieszczęśliwi, skrzywdzeni, cierpią, ich motywacje mogły być początkowo dobre, natomiast praktyczne konsekwencje tego są takie, że pan występuje w roli osoby, która kiedyś by w Londynie argumentowała, nie zrzucajmy bomb na kolonie, bo zabijemy zupełnie niewinnych ludzi. Niestety tak się dzieje na wojnie. Ale w tej chwili już doszło do takiej eskalacji, że litość, zrozumienie można okazywać dopiero po zwycięstwie. Można okazywać wtedy, kiedy się jest bezpiecznym. Obawiam się, że zresztą pan sam przyznaje w różnych miejscach, że my nie jesteśmy w tej chwili bezpieczni. Że ci ludzie, którzy czekają na granicy, to tam są agenci Kadyrowa, FSB, nie pamiętam tych, jak się nazywa, irański, ale też kilku innych. W związku z tym obawiam się, że ma pan nieco ze zrozumiałych i szczytnych powodów, ale zaburzoną perspektywę. A jakieś pytanie? Proszę o komentarz. Wie pan co, no, a pan jest, przepraszam, mogę zadać pytanie? A pan jest na przykład psychiatrą albo psychoterapeutą? Jakbym był, to bym nie zadawał takie pytanie, to bym mógł ewentualnie stawić diagnozę, ja tylko zadaję pytanie. No, tylko że pan właśnie postawił diagnozę, ale skoro pan nie jest psychiatrą ani psychoterapeutą, to ja nie będę w takim razie komentował pana odpowiedzi. Proszę. Pytanie moje jest takie. Powiedział pan, że że państwo islamskie i dżihadziści generalnie zwracają się w proteście, jeśli chodzi o kraje europejskie czy kraje kapitalistyczne, jak zwał, chrześcijańskie, przeciwko konsumpcyjnemu stylowi życia, prawda? Więc proszę mi w takim razie powiedzieć, jak określić akt przemocy okrutny na francuskim księdzu, który został dokonany w lipcu, tuż w trakcie Dni Młodzieży, które odbywały się w Europie. Dziękuję. Mogę? Uważam, że moja to zbrodnia. No ale jak w kontekście tego, co pan mówi? Proszę panią, proszę panią. Znaczy, że w tym, bo pan powiedział, że generalnie są to ludzie, którzy, ja przynajmniej tak zrozumiałam, że są to ludzie, którzy walczą i z jednej strony jest to zemsta za ich krzywdy i ja to doskonale rozumiem. I z zemsty mogą mordować księży, dzieci, wszystkich. Rozumiem, zemsta to jest zemsta. Natomiast jeśli pan mówi, że oni to robią przeciwko konsumpcyjnemu stylowi życia, to w takim razie o czymś ten fakt świadczy. I czy to się mieści w tym, czy to się nie mieści, czy to jest wypadek przy pracy, czy to, no jak to może pan skomentować? Ja przepraszam, może byłem nieprecyzyjny, ale oczywiście
i siłą rzeczy po prostu no, mamy jakiś tam ograniczony czas, więc muszę jakoś coś uogólniać, ale oczywiście motywacje popełnienia, zwłaszcza zbrodni, są zwykle zupełnie inne, a czynnikiem jest też ideologia, którą wyznają jedni, a na przykład nie podzielają inni, albo podzielają jej tylko część. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast ja znam wielu dżihadystów, którzy tego typu akt będą potępiać, to od razu pani powiem. Ale oczywiście znam też takich, czy miałem do czynienia z takimi, którzy wręcz przeciwnie, będą tym zachwyceni. Więc trochę tak jest. Co ciekawe, może o tym też nie mówię, bo też jest świat islamowy, dlatego jest dla mnie taki fascynujący. Bo z jednej strony mamy, proszę Państwa, tych dżihadystów, którzy właśnie ten świat nasz, zachodni, nienawidzą właśnie z powodów między innymi takich, tego zagubienia Pana Boga, wartości wyparcia Jego przez pieniądz tak naprawdę, a jednocześnie dla większości, powiedzmy, takich Egipcjan, nie wiem, tam Arabów z północnej Afryki, czy ja wiem, może nawet w Pakistanie, punktem odniesienia, ideałem są państwa Zatoki Perskiej, czyli te, które mają niesamowitą ilość pieniędzy. Więc to jest tak, że jednak ten pieniądz jakby dotyka wszystkich. I ja ich, proszę Państwa, w ogóle nie chcę absolutnie idealizować w ten sposób. Ja tylko mówię o pewnej jednej zamkniętej społeczności, znaczy zamkniętej, no, ograniczonej powiedzmy społeczności, w której zresztą też jakby, gdyby, wie Pani co, bo gdyby tak się zastanawiać, co ich definiuje, to ich definiuje znakomicie takie słowo, które po arabsku brzmi fitna, czyli spóry, czyli konflikt. Oni ze sobą się cały czas de facto kłócą. I to kłócą się nie tylko, ja mówię nawet o tym świecie dżihadystów. I to kłócą się na poziomie też strzelania do siebie, prawda? Mordowania się nawzajem. Więc są różni dżihadyści. I różni, i są tacy, którzy są zbrodniarzami, ale są tacy, którzy wierzą w jakieś idee i ja przynajmniej tych, których poznałem też takich ludzi, których do dzisiaj mogę powiedzieć, że są w jakimś sensie ludzie szlachetni. Oczywiście są w jakimś sensie, o którym też mówiłem, czy mogę jeszcze powiedzieć, naszymi wrogami. No w tym sensie, że nie życzą nam dobrze. Ale pamiętam, wie Pani co, kiedyś miałem, jeszcze taki przykład Pani dam, kiedyś się tak bliżej zaprzyjaźniłem z byłym prezydentem Czeczenii, z Ilhamem Jandarbijewem. On był w jakimś sensie fundamentalistą, chociaż jednocześnie był intelektualistą, myślicielem, poetą, człowiekiem wykształconym, bardzo ciekawą osobowością. I on mówił, że jakby, że granice nie mają żadnego znaczenia, w sensie tych granic, powiedzmy tam oczywiście do Koranu się odwoływał, do tego, że tam Pan Bóg jakby no, stworzył ludzi, którzy się podzielili na różne nacje, kraje. Ale on mówił, że te granice dla niego przynajmniej, ja mówię o takich ludziach, tacy mnie interesują tak naprawdę, bo wie Pani, nie interesuje spotykanie się w więzieniu ze zbrodniarzem, który winie nawet jakiejś ideologii czy z innych powodów popełnił jakoś tego typu zbrodnię, o którą Pani mówi. Mnie interesują tego typu ludzie, jak ten, o którym właśnie Pani opowiada. Otóż bym powiedział, że tak naprawdę granica pomiędzy tym światem, powiedzmy, że to jest tak, że jest jakaś granica pomiędzy światem islamu a światem chrześcijaństwa. W sensie, że to na przykład, nie wiem, jest pomiędzy Turcją a Grecją, albo nie wiem, albo Morze Śródziemne w jakimś sensie i tak dalej, i tak dalej. Nie, on powiedział, że granica jest prosta. To jest granica w ludzkich sercach. Na ludzi, którzy wierzą w Boga i na ludzi, którzy go zapewne ze swojego życia wyrzucili. Dla niego to jest tak. Ten świat wygląda. Tak. Dziękuję bardzo. No. Chciałam o czym innym powiedzieć trochę. Mianowicie w tej chwili zrobiła się taka polaryzacja, że z jednej strony mamy tą lewą, bardziej czy liberalno-lewicową stronę sceny politycznej, która no, uważa, że no, należy właśnie dość paradoksalnie, no, bo z jednej strony no, islam jest przeciwko tym ideałom lewicowym, prawda, powiedzmy, politycznej poprawności i tak dalej, natomiast no raczej lewica bardziej wspiera, prawda, powiedzmy przyjmowanie, otwartość wobec również islamu. Z drugiej strony mamy prawicę, która w uproszczeniu no, nie chce, prawda, mówi o zalewie no, od człowiecza w pewnym stopniu też tych uchodźców, bo takie właśnie często publicyści, takie w ogóle odczłowieczające mają teksty. I
no co gorsza, że europejska zwłaszcza prawica, ale do pewnego stopnia również polska, zaczyna być prorosyjska. I czy w związku z taką sytuacją, czy uważa pan, że powiedzmy to przybycie dużej fali uchodźców do Europy, znaczy ja nie mówię o uchodźcach czeczeńskich na polskiej granicy, bo to jest jeszcze inna sprawa, to tych spraw bym nie łączyła, natomiast to przybycie, czy z tym może być jakiś, no, jakaś spiskowa teoria akurat prawdziwa związana, czy to po prostu no, w związku z wybuchem wojny no, jakieś takie spontaniczne było. A tak na marginesie, no to chciałam właśnie panu podziękować za no, pokazanie takiego innego spojrzenia, które nie wpisuje się w tą narrację albo taką na zasadzie, prawda, lewicowo-liberalnej, ani tą właśnie prawicową, która no, uważa, że wszyscy są naszymi wrogami, prawda? Także chciałam podziękować jednocześnie. Tak, dziękuję. Znaczy, ja powiem pani tak. Wiadomo, że jest znane na pewno pani powiedzenie, że w spiski nie wierzą głównie ci, czy przede wszystkim ci, którzy sami je tworzą. Ale ja nie uważam, że to jest spisek. To znaczy, powiem pani tak, ja mogę przyjąć oczywiście taką hipotezę, ale potrzebuję jakichś dowodów, jakichkolwiek, albo mocnych przesłanek. A ja ich nie widzę. I właściwie to jest moja odpowiedź, to znaczy ja nie widzę żadnego spisku. Zawsze, znaczy ja przynajmniej, jak te różne procesy, które gdzieś tam się którym przyglądam w ciągu tak zwanego swojego dorosłego, czy powiedzmy zawodowego życia, to często jest tak, że oczywiście czasami ktoś coś może wywołać, w zasadzie wywołanie lawiny, ale później nie jest w stanie tego kontrolować. Albo, i tak bym tutaj to definiował, tą sytuację, jest tak, że doszło do pewnej, no, do pewnej eskalacji właśnie tej imigracji, którą obserwujemy i oczywiście są pewne państwa, które to wykorzystują, z tego korzystają. Ale nie uważam, że to jest proces, który da się w jakikolwiek sposób kontrolować. Nie wydaje mi się. To jest moim zdaniem, a poza tym no, wszyscy wiemy, że przecież tego procesu by nie było, gdyby nie było wojny na Bliskim Wschodzie. Prawda? Gdyby Afryka była kontynentem, na który ktokolwiek na czele z samymi Afrykanami miałby jakikolwiek pomysł, co tam zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc jak gdyby wyeliminować tego typu sytuacje, które prowadzą do tej imigracji, no to by po prostu nie było. A tymczasem wojna w Syrii trwa już dłużej niż II wojna światowa, bo trzeba sobie z tego zdawać sprawę. No więc, no, Trudno, żeby było inaczej i trudno, żeby ci ludzie nie chcieli jechać do Europy. Ja się w ogóle tego nie dziwię, no. W ogóle. Ja jeszcze tylko ad vocem, króciutko, ale na przykład ta sytuacja, że Niemcy na przykład no nie mają nic przeciwko uchodźcom z Syrii, a mają na przykład przeciwko uchodźcom z Czeczenii, no do tego stopnia, że powiedzmy, no prawdopodobnie wpływają na polskie władze, to jest taka decyzja, a nie inna. Czy to jakieś, powiedzmy, no związki ma geopolityczne? Znaczy ja chciałem powiedzieć tylko wyraźnie, żeby państwo to, mam nadzieję, zapamiętali. I ja nie mówię o prawdopodobnym wpływie Niemców, tylko mówię o faktach. Ja te fakty sprawdziłem i sprawdziłem w kilku źródłach i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że tak jest. To nie jest moja hipoteza, tylko tak jest. Czyli jest gorzej niż myślałam. No mi się to bardzo nie podoba. Natomiast dlaczego Niemcy... No, dużo to można mówić, no rynek pracy, przecież w Europie właśnie no, my mamy to samo, tylko my tego nie odczuwamy, mamy Ukraińców, prawda? No jest pewnym językiem pracy, no, gigantyczny, bo generalnie cywilizacja zachodnia sprowadza się do tego, żeby być pięknym, młodym i bogatym, bądź bogatym emerytem jeszcze, to jest dopuszczalne. I ktoś musi teraz pracować na to, żebyśmy mogli tacy dojść, prawda? Ale ja to specjalnie... Ale przepraszam pani. To nie pracuje. Nie Syryjczycy. Nie, to nie jest prawda. Syryjczycy oczywiście pracują, imigranci pracują. Tylko proszę państwa, no tak jest, że my postrzegamy świat wyłącznie przez pryzmat mediów. Mało tego, coraz więcej tak zwanych fake mediów. I dzisiaj jedno morderstwo, które straszne, tutaj była mowa o tym księdzu, powoduje
Ale może tak powiem, zrób podstawie jakieś inne, że tam na przykład, nie wiem, że ktoś jest sobie jakiś, przecież ileż tylko widzę, że ktoś pokazuje, że jakiś film, że jacyś po schodach ludzie gdzieś tam w metrze w Berlinie biegną, jacyś imigranci kopią jakąś kobietę, która spada. Później się okazuje, że co Bułgarzy. Ale okazuje się to po miesiącu, a kiedy się to okazuje, to już nie pamięta o tym. Zawsze jest tak, że będziemy pamiętać, że to byli imigranci, a nie Bułgarzy. I tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba też brać pod uwagę, że to też jest tak, że jakby no, jesteśmy bombardowani przez taką ilość informacji, często informacji nieprawdziwych albo zakłamanych, że no, no tak już nie jest. No. Ja mam pytanie. Jesteśmy świadkami napływu dziesiątek czy setek tysięcy młodych ludzi, którzy szukają lepszego życia w Europie. Ale powiedz mi, dlaczego ci, którzy uciekają z Syrii, nie próbują się organizować do tego, aby stawić opór państwu islamskiemu? Przecież tam jest przestrzeń, czy była, ale każda jeszcze jest pomiędzy państwem islamskim a reżimem Asada, chociażby te siły arabsko-kurdyjskie, które teraz atakują Rakę. Czemu nie ma w ogóle takiej woli ze strony tych uciekających, żeby próbować stawić ten opór? No jest wola, ale jakby to powiedzieć, znaczy po pierwsze tam nie ma tej przestrzeni moim zdaniem, to znaczy trzeba pamiętać jednej rzeczy, że wszystkie te strony konfliktu są pod kogoś w jakimś tam oczywiście równym stopniu podwieszone i realizują własne interesy. To co robią Kurdowie razem wspomagani przez Amerykanów, od czasu do czasu, też nie zawsze, no to jest jakaś realizacja polityki, powiedzmy, że kurdyjskiej. Amerykanie to wykorzystują po to, żeby być bardziej skuteczni w walce, czy wykorzystać te siły w walce z państwem islamskim, bo państwo islamskie, przynajmniej przez polityków amerykańskich, zdefiniowane jako główny przeciwnik. Dobrze czy źle? Ale co, czy dobrze czy źle? Że Amerykanie tak definiują. Amerykanów. Z drugiej strony ich dozbrajają. Znaczy, w jakimś sensie dobrze. Ja nie wiem, jak odpowiedzieć na takie pytania. No, to jest polityka. No, to, po co polityce jest dobre, a co jest złe? No. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Poza tym trzeba pamiętać, że dotychczas, kiedy było państwo, kiedy funkcjonowało państwo islamskie, powiedzmy funkcjonowało, czyli w sensie nie było tej ofensywy, która idzie powiedzmy mniej więcej o pół roku, czy trochę więcej, to na terenach państwa islamskiego, co może jest dla państwa zaskoczeniem, ale czy Syryjczykom, czy Irakijczykom żyło się dużo lepiej niż na terenach innych ogarniętych, że tak powiem, tym konfliktem bliskowschodnim. Gdyby policzyć, skąd uciekło najwięcej ludzi, tak naprawdę, i skąd się bierze większość tych imigrantów, którzy wjechali do Turcji, czy do Libanu, czy do Jordanii, a później uciekli, czy uciekają wciąż do Europy, to są ludzie, którzy pochodzą z tych terenów opanowanych przez tak zwanych rebeliantów, czyli to północno-zachodnia Syrii. Czyli ten teren, który jest cały czas bombardowany przez Asada i przez Rosję. To jest główne źródło imigrantów do Europy, jeżeli chodzi o Syryjczyków. I teraz tak, problem polega na tym, że Syryjczycy, kiedy jeszcze wojna się jakby, no nie chcę powiedzieć zaczynała, już trwała, oni bardzo liczyli na to, że tak zwany wolny świat im pomoże gdzieś tam, tym powiedzmy demokratycznym siłom. I tak naprawdę wojna w Syrii zaczęła się od tego, że po prostu chodziło o wolność. Czyli o tym, co ja mówiłem wcześniej, jakby mówiąc o tej przemianie z bojownika w dżihadysta, a w końcu w terrorystę. Tak naprawdę chodziło o wolność, demokrację, obalenie reżimu, wolne wybory, tego typu rzeczy. Ponieważ nikt im wtedy nie pomógł, bo Amerykanie powiedzmy coś tam dawali, ale dawali nie na tyle, żeby cokolwiek się udało. W związku z czym z czasem całą sprawę przejęli dżihadyści, którzy mieli większe środki niż mieli ci biedni, powiedzmy Syryjczycy, ta ludowa samoobrona, która się wówczas, czyli ta wolna armia Syrii, która na początku walczyła. No i sytuacja jest... A w końcu powstało państwo islamskie. I w tym państwie islamskim, którego nie atakował Asad,
na co zwracam uwagę, w ogóle praktycznie nie atakował Asa. I do dzisiaj właściwie go nie atakuje, a tego Amerykanie, Kurdowie, armia, powiedzmy, iracka rządowa. Tam było w miarę wszystko poukładane. Było jakieś prawo okrutne, szaria, też różnie interpretowane i tak dalej, i tak dalej. I nie było tych działań zbrojnych takich jak w innych częściach kraju. Natomiast demokratyczna opozycja usiłowała z kimś się dogadać. Usiłowała się dogadać z Turcją, ale Turcja, wszyscy dobrze wiemy, w żaden sposób nie pomogła, kiedy Aleppo w ostatnim okresie czasu, no, było wiadomo, że jeszcze moment i upadnie. Turcja była kilkanaście dosłownie kilometrów, czy wojska tureckie były kilkanaście kilometrów od Aleppo. Mogły coś zrobić, nie zrobiły nic. Turcja nie zrobiła nic. Ta opozycja, która powstała wtedy na początku wojny, ona była zbieżna, znaczy była, w ogóle miała bazę w Turcji. W Gaziantep, w Antiochii, oni tam siedzieli i tam jakby negocjowali, czy jakby planowali, co będą robić w przyszłości, de facto tracąc kontrolę nad tym, co się działo w Syrii i ulegając coraz bardziej Turcji. Po tych wszystkich wojnach tureckich, o których będziemy teraz mówić, oni przegrali, ich nie ma. Oni po prostu się, no to jest, nie chcę powiedzieć kompromitacja, ale to jest jakaś kompromitacja. Więc dzisiaj nie ma takiej reprezentacji Syryjczyków, którzy mogliby cokolwiek organizować. A nawet jeżeli się pojawia, bo są takie ruchy, ja o nich wiem, to wciąż nie ma partnera, oni sami nie są w stanie. Bo kraj jest dewastowany, bo nikt nie kontroluje tego kraju. Żadna taka bliska, znaczy w sensie dla nas no, zrozumiała opozycja, w sensie opozycja, prawda? Ona praktycznie rzecz biorąc nie istnieje. I nie może istnieć, dopóki się na przykład nie dogada z Amerykanami, nie wiem, z Polską, z kimkolwiek. Kto da im jasny i czytelny sygnał, że chce współpracować w imię jakiejś tam idei, którą oni chcą realizować. Bo nie ma czegoś takiego. Ja nie przyjmę do pytania, to chciałem na początek moje wprowadzenie. Jak wiemy, Koran składa się z dwóch warstw. Jedna pisana w Mekce i to jest ta część modlitewna i druga pisana w Medynie i tam są te sury, tam jest ta walka. Pan użył określenia dobrzy dżihadyści i źli dżihadyści, a przecież dżihad to miecz. W związku z tym dla mnie są islamiści i dżihadyści. Czy się mylę? Znaczy, ja w ogóle w przeciwieństwie do wielu naszych publicystów, jeden z Krakowa, mi osobiście znany z przeszłości, dzisiaj jest znawcą od Koranu. Ja się nie znam na Koranie, to jest pierwsza uwaga. Po drugie, ja też nie znam się na tym Koranie z różnych powodów. Po pierwsze, nawet to, że jak ten Koran się nauczę na pamięć, będę to panu teraz cytował, nic nie oznacza, ponieważ Koran jest interpretowany przez różnych uczonych islamskich na przeróżne sposoby, przeróżne. I nie ma jednej obowiązującej doktryny. Nie ma. I to jest pierwsza uwaga. Dlatego czytanie Koranu, no mógłbym jakby go czytać i nie wiem, i zostać później kolejnym alimem, takim to się nazywają tych uczonych, i wypłaszać jakieś na podstawie tego, co przeczytałem, kwestie. Druga rzecz jest taka, o której staram się mówić jak tylko mogę. Ja w przeciwieństwie do właśnie tych publicystów, o których mówię, a ich nie wymieniam z nazwiska, ja po prostu nie rozumiem Koranu, powiem panu szczerze. Nie wiem, czy pan próbował kiedykolwiek czytać ten Koran. Czy pan tak wie, że tak, nie, tak jest? Rozmawiałem z ludźmi, którzy naprawdę się na tym znają, bo ja też, znaczy byłem z arabskiego, jestem słaby, mówiąc w cudzysłowie. Natomiast prowadziłem dyskusję i jeśli powiedziałem o tych dwóch warstwach, to proszę mi wierzyć, że sam na to nie wpadłem, ale tak jest rzeczywiście. I wyraźnie usłyszałem, że ta pierwsza część to jest ta część modlitewna. I natomiast ta druga to jest ta walcząca. W związku z tym moim zdaniem, no wedle mnie, nie ma dobrych i złych dżihadystów.
są po prostu dżihadyści, a są również tacy, którzy są islamistami, wierzą w islam po prostu i ci być może z tą walką mają niewiele wspólnego. Tyle chciałem powiedzieć. A ja jeszcze mogę, chciałem to skomentować. Otóż problem z Koranem jest taki, że jest nam go bardzo ciężko zrozumieć. A nie ma też ośrodka jednego, który jest w stanie, który interpretuje to w sposób jednoznaczny, tak jak u nas jest instytucja Kościoła. Tam tego nie ma. A Koran jest taką książką, taką księgą, którą ciężko jest też zrozumieć, chociażby dlatego, że to jest... Bardzo cię przepraszam. Czy mam rozsadzić Państwa tam z tyłu, Basiu? Mam cię rozsadzić? Bo strasznie mi ciężko jest słuchać Marcina, jak ciebie słyszę. Słuchasz mnie? Nie, bo w ogóle Basiu. Więc Koran jest ciężką książką także dlatego, że to jest poezja po prostu. Ciężko jest interpretować, znaczy inaczej, no poezję można tylko interpretować i ciężko jest naprawdę stwierdzić, jak jest naprawdę. I można tylko, jeden zinterpretuje to w taki sposób, inny w inny, później można tylko się zastanawiać, aha, no jeżeli 20 osób interpretuje to w taki sposób, a jedna w inny, to znaczy, że powiedzmy 19 ma rację. Ja tam podejrzliwy jestem w takich sytuacji. Ale co, w tej trudnej sytuacji są również Arabowie. Tak, są. Natomiast ja, jeżeli mógłbym Państwu, bo nie chciałbym tylko tutaj mówić, że czegoś nie rozumiem. Natomiast to, co dla mnie jest bardzo charakterystyczne w islamie, coś, co jest nam kompletnie obce, nie chodzi wcale o dżihad. Powiem Panu, że nie ma nic lepszego w chrześcijaństwie niż oddanie życia za wiarę. Męczeństwo to jest absolutnie, to jest to. Jak Pan umiera za wiarę, Pan idzie do nieba, Pan nie potrzebuje się nawet spowiadać. Więc jakby te rzeczy, ja jestem w stanie znaleźć wiele jakby rzeczy wspólnych. Natomiast to, co nas dzieli, to wyraźnie nas dzieli, to koncepcja Boga. Bo w islamie, jeżeli Państwo jest wymienia się w Koranie 99 imion Allaha, tak? Tam jest na przykład miłosierdzie, roztropność itd. A nie ma pojęcia ojca. Bóg nie jest ojcem. Tam jest poddaństwo. Tam jest pełne poddaństwo. Nie ma ojcostwa w tym wszystkim. To, co jest jakby kwintesencją chrześcijaństwa. I w ogóle w którego przynajmniej ja wierzę. Dżihad jest, tak jak mówię, pewnym zjawiskiem w islamie, który funkcjonuje. Ale wiąże się to dzisiaj głównie z tym, że niestety to nasza cywilizacja podbija tamten świat. A oni się po prostu bronią. I proszę Państwa, jeżeli będziemy na to w ten sposób patrzeć, to zaczniemy ich w końcu rozumieć. A jak zaczniemy ich rozumieć, to będziemy mogli wiedzieć, jak się należy przed nimi bronić. Jeżeli są, a są, z tym się zgadzam, jakimś zagrożeniem dla nas. Proszę Pana, mówimy o prawdach oczywistych. Jak wiemy, że największe migracje były po wojnach, a wojny zaznaczone w kredytce człowieka. Były, są i będą, jakby nie były, a szczególnie u polityków. Tam jeszcze, bo to jest pewien interes. I wiadomo, że wojny zmieniają świat, z tego tytułu, że te migracje następują. To jest jedna sprawa. I do Pana takie pytanie jedne. Jakie Pan widzi remedium? Na przykład, żeby sam się wojna skończyła i ta imigracja w stosunku do Europy, niezależnie jakby to było, czy uchodźstwo, czy coś poprawnych warunków. Jest taka jedna teoria, to nie teoria nawet, wyznawana, znaczy przymówiona przez księży tutaj katolickich polskich, który może nie sprzedawać broni. I koniec sprawa jest jasna. Ci, co chcą zakończyć wojnę, to nie sprzedawać broni, sprawa jest jasna. I drugie pytanie, tak zwane osobiste. Nie uważa Pan czasami, zastanowił się Pan nad tym, że po co został, jak Pan nie pisał o wsparcie na wyjazd do Syrii, nie zostałby Pan porwany prawdopodobnie, tak mi się wydaje. No właśnie, bo ja nie rozumiem, że pisał gdzie? Pisał Pan o wsparcie finansowe. Nie, ale to ja w ogóle, to przecież mój znajomy, no nie, muszę się na to nie przejmować. Nie, wykluczam tego sytuację. Na pewno. Natomiast jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, ja powiem tak,
ja nie potrafię powiedzieć tak, no, czy no, taką, udzielić taką, myślę, satysfakcjonującą pana odpowiedź, w jaki sposób należy zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. To jest dość poważne zagadnienie. Natomiast powiem tak, na pewno wojna na Bliskim Wschodzie będzie trwać, dopóki będzie reżim Baszara Asada w Damaszku. To jest pewne. I na pewno wojna będzie trwać na Bliskim Wschodzie, choć być może zabrzmi to przez moment paradoksalnie, będzie tam trwać dopóki Zachód, mówiąc Zachód, myślę Stany Zjednoczone, wyraźnie się w ten konflikt nie zaangażują. Bo póki jest tam przeciwnikiem Baszara Asada, czyli nieprawdopodobnie okrutny reżim, wobec tego zemsta musi się dokonać. I ona będzie trwać. Im dłużej ta wojna będzie, im dłużej tam będzie być, tym dłużej będzie ona trwać. No i jeżeli będzie tam Rosja, ja państwu powiem jedną rzecz, bo wiem, że zwłaszcza w prawicy to jest tak, że tu pani mówiła, że się trochę zaczyna, że często tak jest bliskie prawicowcom idealizowanie Rosji, zwłaszcza tym takim, powiedzmy, bardziej ostrym prawicowcom, a wieczorem spisku tam, powiedzmy, amerykańsko-żydowskiego na przykład. Ja powiem tylko tyle, ja byłem w swoim życiu w kilku miejscach, czy może w kilkunastu albo kilkudziesięciu, gdzie widziałem wojny. I ja powiem państwu, ja wolałbym żyć tam, gdzie wojnę prowadzą Amerykanie, niż tam, gdzie wojnę prowadzą Rosjanie. Zdecydowanie bym wolał. Wojna, którą prowadzą Rosjanie, okrucieństwo tam jest niebywale i skala przemocy jest niebywale większa niż tam, gdzie są Amerykanie. Mimo tego, że ja nie chcę usprawiedliwiać, bym Boże, Pax Americana i tego typu historii. Gdzie są Rosjanie? Pan powiedział Amerykanie. Gdzie są Amerykanie? Tak. Gdzie są Rosjanie? Tak. Nie. Znaczy mówię o tym, że... Nie dobrze powiedziałem. Nie dobrze. Rosjanie są bliskiejsze. Dobrze. Ja zacznę od pytania. Skoro pan miał życie, by się wolność i pokój, dlaczego pan nie napisał książki o ludziach wolności i pokoju, a tam były bardzo ciekawe nie dla mnie osoby, gdyby pan to napisał, to by to była, no... Bo nie ma wydawnictwa, którego zamknie i dam apartament. Być może teraz pan to zrobi. Natomiast, po kilka słów komentarza. Ja nie mam wątpliwości, że tam na Bliskim Wschodzie, jeżeli nie będzie reżimu, bo to od czasu Aleksandra Wielkiego, a nawet jeszcze wcześniej, to będą się mordować między sobą, albo będą mordować wszystkich koło. Na jakiś czas, czy to Aleksander Macedoński, czy później sułtanat turecki to wszystko jakoś trzymał, jak się Turcja rozleciała, no to będą się mordować. I teraz myślę, że pan jest pierwszym człowiekiem, przynajmniej dla mnie w Polsce, od czasu Henryka Sienkiewicza, który o tamtych terenach, choć on pisał o północnej Afryce, no raczej o Sudanie i o Magdim, który się tym tematem zajął, ale nie ma dla nas, przynajmniej dla mnie, usprawiedliwienia żadnego dla ludzi, którzy potrafią zimną krwią w imię Boga Ojca mordować, a raczej oni nie mają Boga Ojca, jak pan słusznie powiedział, mordować i uważając, że pójdą do nieba za to. Więc my nie mamy co mieć złudzeń, być może ma pan rację, że jak tylko 10% będzie ich w Europie, to nie będzie nieszczęścia. No może nie będzie nieszczęścia, ale będą problemy. Dziękuję. Co ja mogę powiedzieć? Wolność i pokój. Nie piszę. Tak, no, jeżeli chodzi o wolność i pokój, to nie piszę, a kiedyś myślałem o tym, żeby napisać bardziej tekst, bardziej nie tyle o VIP-ie, co o, albo może trochę o VIP-ie, o mechanizmie, jaki spowodował, że dużo VIP-owców weszło do Urzędu Ochrony Państwa. Jak to się stało, kto ich wybrał, dlaczego, to jest dla mnie jakieś ciekawe zagadnienie, powiem szczerze, ale nawet to, dlaczego jedni dostali propozycję, inni nie dostali. Oczywiście mi się zgodzili, nie. To są dla mnie ciekawe rzeczy, ale no jakby, no nie zajmowałem się tym, jak na razie. Natomiast ja powiem tak, no
Ja nie wiem, no ja jeżdżę 20 lat po różnych konfliktach zbrojnych. Jeżeli one się gdzieś toczą, to raczej się nie toczą, oczywiście pomijam Bałkany, nie toczą się w Europie od Bogu dzięki od iluś tam lat, tylko toczą się tam, tylko to, tak, toczą się zupełnie innych, na innych lub innych miejscach czy kontynentach. Natomiast i faktycznie często tam, gdzie jest islam. Natomiast powiem tak, ja uwielbiam, często być może powtarzam, a nastawiam się, to będę pewnie powtarzał się jeszcze bardziej, powtarzam takie jedno dla mnie fundamentalne przysłowie, które po raz pierwszy usłyszałem w Czeczeniu, znaczy przysłowie, powiedzenie. Każdy mierzy własną miarę. I ja starałem się mierzyć własną miarę. Więc ja, kiedy walczyłem, czy w WIP-ie, czy właściwie wciąż jak, na jakimś tam sensie domagam się jakichś praw, które uważam, że mi się należą w Polsce, w kraju, który jest moją ojczyzną, to ja, i dla mnie wolność jest fundamentalna, to ja nie mogę odmawiać tej samej wolności narodom, które żyją w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej, czy w Afryce. Nie mogę, ponieważ ja uważam, że każdy człowiek został stworzony przez Pana Boga na jego podobieństwo. W związku z czym każdy człowiek ma prawo do wolności. Po prostu. A to, że nam się... A co przechodziła Europa w ileś tam lat wstecz? No przecież dobrze wiemy. Jakie to były? Że wspomnimy ostatnio chociażby II wojnę światową. Prawda? Więc my mówimy w ten sposób. Nie uważajmy, że im nie wolno, a nam wolno. Ich można trzymać pod butem, ale sobie możemy żyć jak chcemy. A jakim prawem? A jakim prawem? Myślę, że to jest... Jeszcze? Mam doświadczenie, coś powiedzieć? Tak, proszę bardzo. Jedno słowo. No to może Jacek to jedno słowo. Ja przepraszam, proszę skończyć, bo już nie czytam. Małgosiu, Jacku. Niech pani nie oddaje, niech pani się nie da. Ale proszę, to tam się cicho. Ja mam tylko jedno słowo. Ja się z panem zadowolności zupełnie zgadzam. Tylko, że tam cała społeczność ma jedno marzenie. To jest ten paradoks niewolnika. Oni nie chcą być wolni, oni chcą mieć własnych niewolników. Taka jest różnica między europejskim chrześcijaństwem a nimi. Dziękuję bardzo. Może tylko króciutko powiem, to nie jest po prostu prawda. To nie jest prawda. To nie są niewolnicy. Ja właśnie być przeciwnie. W Czeczeniu wolny naród. Afgańczycy? Mega wolny naród. Możemy im się w pas kłaniać. My Polacy. Chociaż może my Polacy nie, ale większość nacji tak. Co w ogóle to... Panie Boże, tak nie jest. To jest nieprawda. Nie mówmy nieprawnie. A ja tak a propos tego, co Pan mówi, że oni mają prawo do wolności, tak jak wszyscy, to niech to robią u siebie. To znaczy, to co Pan wspomniał, ja nawet też o tym myślałam, myślę, że problem na przykład właśnie Afryki, którego Pan tutaj słusznie zauważył, nikt nie ma pomysłu, tak jak nikt nie ma pomysłu na to, co zrobić. Pan tutaj zasugerował, jak można rozwiązać sytuację z Syrii, żeby to się zakończyło. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że Pan to dosyć mocno przechodzi z tego prawa wolności wszystkich ludzi do tego właśnie byli, ale no podkreśla Pan, u siebie wolni. Oni przychodzą do nas, mnie zmordują. Pan mówi, że Pan podaje 10%, że to będzie za ilość lat ich tylko, prawda, muzułmanów w Polsce. Przepraszam, skąd ma Pan takie dane? Jeśli ja na przykład nie mam dane od osób, które tam mieszkają, są to osoby, które mają dane ze szpitalów położniczych, chociażby w Niemczech, do 7 roku życia, ze szpitalów położniczych i w wieku przedszkolnym do 7 roku życia już jest więcej dzieci muzułmańskich. Te dzieci będą miały za 11 lat prawo wyborcze i ich już będzie więcej niż Niemców. Czyli za 11 lat Niemców, jeśli takie będą tendencje dalej, a Pan to mówi o 10%. Są dzielnice w Paryżu, gdzie jest po 40 i więcej meczetów, a Pan mówi ciągle, że one nie stanowią większości. Przepraszam, więc po co oni tutaj przychodzą? Niech u siebie rozwiązują problemy, niech ta opatrzność, którą pan tak pięknie nazwał, też jestem sobie obrażającą, ale Pan gdyby dosyć enigmatycznie użył określenia jestem wierzący, wierzę, że opatrzność rozwiąże, że ten problem, natomiast co Pan sugeruje, że przychodzą do nas, my mamy w pewien sposób aprobować ich zachowania, że nas mordują w naszych ojczyznach, po prostu w naszych ojczyznach,
bo oni mają do tego prawo, bo ktoś ich tam skrzywdzi, więc oni wyleźli i u nas tak robią. I jeszcze jedna sprawa odnośnie konfliktu religijnego. Pytanie. No to, to jest właśnie pytanie. Ale krótko to pytanie. Nasza wiara i osoba, która, osoba Jezusa Chrystusa, jego życiorys w zestawieniu z życiorysem ich Mahometa, to są zupełnie już przeciwstawne wizje człowieczeństwa. I tutaj jest chyba konflikt, którego nie można w jakiś sposób pogodzić. Nie mówię już o Bogu, tylko mówię o tym, jak żył Chrystus i jak żył Mahomet. A pytanie jest takie, skąd Pan bierze te dane i dlaczego Pan tak pozwala im, przynajmniej dzisiaj tak to wypowiedzi? Oni mają prawo, więc oni to mordują. Ale Gosiu już to powiedziałeś, 5 razy. Jak Pani pozwoli, to chciałem Pani zadać takie, Pani wybaczy, niedyskretne pytanie. Mogę? Ile Pani ma dzieci? 2. No właśnie. I to jest odpowiedź. No. I to jest odpowiedź. Pani się dziwi, że oni mają 6, 7, a Pani ma 2. Ale Małgosiu, proszę Cię. Nie, ja mówię tylko o tym. Ja mówię tylko o tym. Dużo. Ja tylko mówię o tym, że należy zacząć od siebie, a nie patrzeć na innych i zarzucać im, że się, nie wiem, szybciej mnożą. To, że się my mnożymy w sensie w tempie zupełnie innym, powoduje... Małgosiu, bardzo Cię proszę, bo Cię będę musiał wyprowadzić. Znaczy, ja w ogóle mogę, nie muszę Pani odpowiadać, tylko jak Pani nie chce, tylko jeżeli Pani chce, to ja Pani powiem. No, ja uważam po prostu, że to, że Europa się wyludnia, bogata Europa się wyludnia, to sytuacja, w której dopływa tutaj migracja, niezależnie od tego, z jakich powodów, jest rzeczą naturalną i oczywistą. I tak to, ja tak to widzę. Natomiast ja się nie boję, a się nie boję dlatego, bo mam w sobie wiarę w opatrzność. I to jest jedna rzecz. Natomiast na koniec chciałem powiedzieć Państwu jedną rzecz, która jest dla mnie fundamentalna i jakby wstrząsająca. Bo Polska jest jednym z niewielu krajów, a właściwie tam powiedzmy z 3 krajów, a tak naprawdę jednym z tych krajów w Europie czy na świecie, ale w Europie, mówmy o Europie, gdzie chrześcijaństwo jest wciąż żywe, z czego się bardzo cieszę. Ale koncepcja chrześcijaństwa, a wszystkim miłosierdzia, mieliśmy ostatnio właśnie święto Miłosierdzia Bożego, wiadomo, dobrze wiemy, przez kogo ustanowionego i dlaczego. Ja proponuję, żeby się nad tym zastanowić, bo dla mnie jest najbardziej wstrząsające to, że w Polsce chrześcijańskiej miłość do bliźniego taka fundamentalna i miłosierdzie jest, które powinno obowiązywać, zamiast tego, a zwłaszcza ze strony tych, którzy się nie mają chrześcijanami, czyli z prawej strony, dostajemy cały czas dawkę niestety nienawiści opartej bardzo często o brak totalny brak wiedzy jakiejkolwiek na ten temat, a do tego jest to totalny brak, ja wiem czego, takiego wyczucia dla nieszczęścia drugiego człowieka. A ja byłem w tych wszystkich krajach i mówię Państwu jedną rzecz. Nie wytrzymalibyście Państwo nawet godziny w tych krajach i uciekalibyście jak najszybciej tylko się da. I taka jest prawda. A żyjecie w świecie, w którym jest Wam w gruncie rzeczy dobrze. Także jak chrześcijaństwo na czymś nie było. Proszę. Ja Pana bardzo przepraszam, ale z tym przeszyciem w tych krajach nie godziny, to dla mnie jest jedna wielka głupota, bo zapomina o powstaniu warszawskim, o II wojnie światowej. No gdzie Polacy? Polacy nie uciekali wtedy z Polski? A Pan mi mówi, że my byśmy nie wytrzymali. Poza tym, wie Pan, Pani zwróciła Pan uwagę na inną rzecz. Skąd Pan wziął te 10%? Proszę Pana. Oficjalne dane Unii Europejskiej. Proszę Pana, życzę zdrowia. Proszę Pana, ja nie muszę mieć danych. Jedną córkę mam w Anglii, drugą córkę mam w Niemczech. I wiem coś więcej na ten temat. Nie opieram się na danych Unii Europejskiej. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie tylko. Proszę. Chciałam Pana zapytać, jak Pan ocenia
izolację dżihadu ze strony bogatych państw arabskich, których islam kwitnie. Na czym polega kompletne niezaangażowanie Arabii Saudyjskiej, Dubaju, Emiratów Arabskich w sprawę konfliktu i dlaczego ci uchodźcy nie idą do właśnie tych państw arabskich, no poza Jordanią, w Jordanii są obozy, tylko kierują się do Europy. Dziękuję. Tak, Arabia Saudyjska, tudzież Katar, czy Emiraty Arabskie realizują idealną politykę, którą by pani chciała, żeby realizowano w Europie, czyli oni pomagają, ale na miejscu, a nie u siebie w kraju. Taką mają politykę. Dobrze, czy nie? Ale przepraszam. Chcesz podyskutować? Chciałem zapytać. To proszę, dobrze czy źle? Tak. Ale dla kogo? Dla mnie? Nie, w ogóle. Nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle. No więc właśnie, to chciałbym prosić o mikrofon, bo chciałem zadać pytanie. Panie Marcin, noszę takie wrażenie, mam takie wrażenie, że pan zachowuje się jak posłanie mistyczny, Europejczyk, który zakochany w kulturze i w tradycji wschodu patrzy na świat oczami takiego postmodernistycznego Europejczyka. Wie pan, no bo... Ale mogę przerwać, a kiedy się przeszli na pan? No i tak, państwo nie wiedzą, ale świetnie się długo znamy z Marcinem, ale tak chciałem... Nie chciałem Marcinę wiedzieć wstyd, ja mam problem z mówieniem i mogę uchodzić za osobę, no nie wiem, którą spijaną, ale... Tak to jest po udarze, że ludzie tak dziwnie mówią, jak pan mówi, więc tak nie chciałem tego powiedzieć, ale Marcinie, czy to nie jest tak, że to, ja rozumiem twoje podejście i twoje podejście, no, ale świat jest trochę inny niż nam się wydaje. Czy to nie jest tak, że z jakiegoś powodu ci uchodźcy są wysyłani do Europy w jakiś sposób tu, w Europie? Chwała Bogu, że u nas jesteśmy biedni, nie mamy dużego socjalu, więc u nas nie chcą siedzieć, ale w Niemczech się świetnie czują i tam to, co pan powiedział, ten pan, który powiedział, że ma córkę w Niemczech i w Anglii, no właśnie to jest ta tak zwana wiedza, która do wszystkich nas dociera, my już wiemy, jak tam jest. I powiem ci tak, no słuchaj, czy to nie jest jakieś olbrzymie piękno duchostwo, które przez ciebie przemawia, kiedy mówisz, a w Syrii to się nie... To ten podły dyktator nie przestrzega praw człowieka. Jakim prawem? I my, Europejczycy, jesteśmy tym oburzeni. No tak, ale tylko, że patrzysz na świat Syrii oczami Europejczyka i się nim przyjmujesz jako Europejczyk. Ale ludzie z tego kręgu kulturowego nie myślą tak jak ty, ani jak ja, tylko mówią, jedźcie do Europy, tam wam zbudujemy, dam wam pieniądze na meczety i zmieniajcie świat. Wiesz, akurat my Polacy mamy dobry stosunek do islamu, bo tak się składa, że w Polsce to Tatarzy się osiedlali i mieli nawet wolność religijną. I nikt nam, Polakom, nie może powiedzieć, że byliśmy wrogami islamu. Nie. Wiesz, ja pamiętam, że każdy z nas w latach 90. jak przyjeżdżali do Krakowa Czeczeńcy,
to myśmy ich witali jako po prostu porządnych antykomunistów, którzy walczą z Rosją. To co się zmieniło? Ale to, no więc, ale właśnie to się zmieniło. Spotykałem się z nimi, oczywiście nie tak często jak ty, ale zauważyłem pewną prawidłowość. Oni zaczęli mówić o wahabitach. I w ogóle zdziwiłem się, bo nagle się okazało, że w ich świecie to już nie antyrosyjskość była ważna, tylko wahabityzm. I to mnie zaciekawiło, a później, no już teraz wiem, o co chodziło wtedy, a ja już wtedy, oni już o tym w latach 90. mówili. Bo to wiesz, no, może to właśnie tak jest, że ten świat, który nas otacza, nam się wymyka. My patrzymy na niego swoimi oczami, swoją wewnętrzną taką wrażliwością, a to wszystko się odbywa mimo nas. I to, powiem ci tak, najsmutniejsze jest przeciwko nam i wbrew nam. Bo to wiesz, ja nie chcę mówić, że Niemcy nie istnieją, bo to jest prawda. To, że nie chcą przyjmować tych Czeczenów, to możemy to od strony geopolitycznej tłumaczyć, ale to jako ludzie, to ja rozumiem, że to jest nieuczciwe i też nie to burzy. Ale tak naprawdę to Niemcy to jest świat, państwo, które powoli upada. I teraz jest pytanie podstawowe i chciałbym cię zapytać. Czy ty masz świadomość, że to, co się na twoich oczach, moich i państwa odbywa, to nie jest jakaś tam migracja ludzi, tylko wojna. Wojna kulturowa, że nie, kwestia kulturowa, to tak naprawdę kiedyś to była religijna za Jana III Sobieskiego, ale myśmy się trochę jak Europa zmienili, to już nie jest religijna, to bardziej kulturowa. Teraz pytanie jest takie, jak my się w tym wszystkim mamy znaleźć? Bo ty masz takie podejście, powiem ci, no, wzruszające. Po prostu się przejmujesz tym, że oni mają smutno i źle. Ja ci powiem tak, może, czy za dużo mówię, więc zamknę gębę i zapytam się ciebie. Marcinie, przyjąłeś taką hipotezę roboczą, czy dla mieszkańców Syrii nie byłoby lepsze, gdyby ten dyktator wygrał? Po prostu wygrał. I po prostu przejął władzę i pobił tych jakichś tam ludzi. Czy myślisz, dla pokoju społecznego, dla tych mieszkańców tej Syrii nie byłoby to lepsze? To tyle. Idąc od końca, no, na jego koncie jest jakieś 500 000 ludzi już w tej chwili, ofiar samych, w sensie trupów. Tak ja nie wiem, czy dla kogokolwiek, czy na przykład dla nas, gdybyśmy żyli, czy pamiętamy jeszcze czasy Jaruzela, gdyby Jaruzel wyszedł, na przykład 500 000 Polaków, to bo przecież my też jesteśmy tacy nieokiełznani, prawda, zawsze są z nami kłopoty i tak dalej, znamy te opowieści. Czy to by było takie fajne? Druga rzecz, ja powiem tak, no to są piękne hasła, które ty mówisz, ale to są hasła, które są oderwane moim zdaniem od rzeczywistości, to znaczy nie ma żadnych dowodów na tą spiskową tezę, nie ma, jak będą, ja ci coś powiem, ja jeżdżę po tym świecie nie po to, żeby cię wzruszać, chociaż w gruncie rzeczy jako twórca tam filmów i tak dalej emocje są ważne, wzruszenie bardzo jest ważne, ale ja tam jeżdżę po to, żeby, proszę Państwa, żeby po prostu wiedzieć, jak najwięcej zrozumieć. I teraz możecie Państwo przyjąć takie założenie, że będziecie mnie przekonywać, że ja się mylę. I mogę się mylić. Oczywiście każdy się może mylić. Ale
Ja Państwu proponuję trochę inną formę rozmowy, czyli formę, która sprowadza się do tego, żeby coś się dowiedzieć, bo możecie Państwo, ja jestem otwarty, ja będę mówił wszystko, co Państwo chcecie wiedzieć, bo ja ten kraj, te kraje, ten świat, także islamu, a także dżihadu spenetrowałem bardzo dokładnie, przez ponad 20 lat go penetruję. Więc, a moim zdaniem kluczem zawsze do wszystkiego jest, jest jednak no, rozumienie pewnych działań, sytuacji, emocji itd., itd., itd. Chociażby zrozumienie, skąd się wzięło państwo islamskie, nie było czasu, żeby o tym mówić. Chociażby to, bo ty poruszyłeś ten temat, ty rzucasz hasło wahabicie, a kto wymyślił wahabitów? No warto sprawdzić kto. To ja poprowadzam na Lubiankę. I są na to dowody. Mówimy o dowodach, nie o teoretyzmie. Jeżeli państwo mi przedstawicie jakiekolwiek dowody związane, że ktoś steruje falą migracji, to ja bardzo chętnie się dowiem, bardzo chętnie też będę sprawdzał, jeżeli oczywiście będę wciąż miał pytania, będę to sprawdzał, ale proszę, dajcie te dowody, a nie mówcie, proszę, nie mówcie mi o rzeczach, które oczywiście mogą być prawdziwą, możecie mieć Państwo rację, ale póki co nie ma na to żadnych, przekonywując, przynajmniej ja nie spotkałem, a naprawdę ja się tym interesuję. Więc jakby co do tego typu podejścia, tak jak, a czemu ja się nie boję, pani się tym przejmuje i tak dalej. Raz, że to jest oczywiście wiara w Boga i opatrzność, to jest przede wszystkim, ale właśnie drugi element jest ten, o czym właśnie mówię. Otóż jest takie powiedzenie, że strach jest złym doradcą. Państwo się wszyscy boicie. Boicie się. A strach jest złym doradcą. A kiedy się przestajecie bać i zaczynacie myśleć, a nie bać się, bo bać to są, strach to są emocje. Otóż zaczynacie myśleć wtedy, kiedy poznajecie to wszystko, kiedy macie wiedzę. Wiedzę na ten temat. I ja jestem do dyspozycji, proszę Państwa, bo ja mam jednak jakąś wiedzę. Państwa gościem był Marcin Mamoń. Zapraszam do... Proszę, proszę.